Od początku roku obserwujemy dynamiczny wzrost wartości złota na giełdzie. W międzyczasie ubogi krewny złota, za który uchodzi srebro, zyskuje blisko 50%. To jest bardzo dobra wiadomość, szczególnie dla tych, którzy do srebra podchodzili dosyć sceptycznie, ale jednocześnie dla tych, którzy to srebro gromadzili już od dłuższego czasu, bo było tańszą alternatywą dla samego złota. To jest doskonałe uzupełnienie portfela każdego, tego, który gromadzi złoto, już je posiada, lub tego, który dość mocno zastanawia się nad tym, jak te środki w obecnych czasach zdywersyfikować. Jeżeli zwrócimy uwagę na aspekt historyczny, to relacja srebra do złota kształtowała się mniej więcej 1 do 15. Co to oznacza? Oznacza, że potrzebowałem 15 uncji srebra, by zakupić 1 uncję złota. Dzisiaj ta relacja kształtuje się na poziomie 1,66. To znaczy, aż 66 uncji srebra koniecznych jest do nabycia 1 uncji złota. Jeżeli weźmiemy pod uwagę również szerokie zastosowanie srebra, szczególnie w przemyśle, i brak dla niego alternatywy, brak rezerw w srebrze, które dzisiaj według oficjalnych danych powinny wystarczyć na około 5-6 miesięcy, by zaspokoić dzisiejszą produkcję przemysłową, to pokazuje, że to może być bardzo ciekawa alternatywa w dłuższym horyzoncie czasowym dla każdego, kto bardzo poważnie myśli o zabezpieczaniu swoich środków w fizycznych dobrach materialnych, którymi są niewątpliwie metale szlachetne jak złoto i srebro. Każdy inwestor, który zaczyna dzisiaj interesować się srebrem, myślę, że powinien mocno zainteresować się również dwoma aspektami. Pierwsze, 70% wydobywanego srebra, które trafia na rynek, ma zastosowanie w wiodących gałęziach przemysłu. Z drugiej strony, brakuje dzisiaj fizycznych rezerw tego kruszcu. Stany Zjednoczone od czasów II wojny światowej upłyniły blisko 5 miliardów uncji srebra, głównie po to, żeby zaspokajać wiodące gałęzie przemysłu, z uwagi na to, że dzisiaj popyt na srebro znacznie przekracza jego podaż. Dzisiaj stan rezerw fizycznego srebra w Stanach Zjednoczonych wynosi równe zero. Jeżeli weźmiemy pod uwagę lata 1980 do dnia dzisiejszego, okaże się, że światowa populacja wzrosła blisko 176%. W tym samym czasie PKB na świecie wzrosło blisko 500%, a pokłady złota, które są dzisiaj możliwe do wydobycia i znajdują się pod powierzchnią Ziemi, wzrosło blisko 600%. Natomiast w międzyczasie zapasy srebra skurczyły się o blisko 91%. Biorąc pod uwagę dzisiejsze zapotrzebowanie na srebro, szczególnie przez wiodące gałęzie przemysłowe, w świetle braku rezerw fizycznego srebra, należy rozpatrywać lokatę w srebro jako bardzo ciekawą alternatywę w długim horyzoncie czasowym, wobec której żaden inwestor nie powinien przejść obojętnie.